Smerfie, papo Smerfie, dzisiaj też musimy iść do pracy? No oczywiście, Smerfetko, codziennie musimy pracować. Mosty same się nie wybudują. La 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 la. O, Laluś, a ty jeszcze nie jesteś w pracy? No nie, jeszcze nie. Ja szukałem mojego lusterka. Przecież wiesz, papo Smerfie, że ja bez lusterka to ja nie wychodzę z domu. Ja zawsze powtarzam, trzeba się słuchać Papy Smerfa. Jak się nie będziemy słuchać Papy Smerfa, to źle na tym wyjdziemy. Mądralo, no wiesz, masz rację, ale proszę, bądź sobą. Ja jestem sobą, Papo Smerfie, ja jestem sobą. Proszę mi tak do mnie nie mówić, proszę nie mówić. No Smerfy, szykujcie się do pracy. Już was tutaj nie ma. La 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 la. Oj, te moje Smerfy, te moje Smerfy. Mi się nie chce aż tak bardzo pracować. Smerfetko, mi się też nie chce pracować. Ja wolę patrzeć w moje lusterko. No co wy mówicie? Papa Smerf zawsze mówi, że praca jest potrzebna. Praca jest dobrą rzeczą. Dobra dla kondycji i dobra dla zdrowia. Wiesz co? Nie chce mi się z tobą gadać. Idę do domu. Czekajcie, czekajcie. Trzeba iść do pracy. Ja też idę do domu. No co za Smerfy są? Ja idę do pracy. Nie wiem jak wy. Papa Smerf na pewno się dowie. Marudo, ty jeszcze nie jesteś w pracy? Nie cierpię pracy. Ale musisz pracować. Papa Smerf zawsze powtarza, że trzeba pracować. Praca jest dobra dla zdrowia. Nie cierpię pracy. No już idę do tej pracy, już idę. No tak, ktoś musi pracować przecież. Jak ja nie cierpię tej pracy. Jak ja nie cierpię tej pracy. O nie, Gargamel, ciebie też nie cierpię, ale chyba muszę uciekać. Nie cierpię uciekać przed Gargamelem. Czekaj tutaj, Smerfie, na mnie. Papo Smerfie, tam Gargamel mnie goni. Nie cierpię Gargamela, chodź się szybko schowamy w moim domku. Mam drzwi na 14 zamków. Mogę zamknąć i nikt tutaj nie wejdzie. Jeszcze Smerfie. Znów mi uciekły. Co my teraz zrobimy, klakier? Będziemy tu znów czekać? Miau, my się nie chce tu czekać. Co? Pójdziemy poszukać. Może inne jakieś Smerfy znajdziemy. Chodź, klakier. Lelusiu, co się z tobą stało? Czemu ty tak urosłeś? Nie wiem. Zjadłem taką jagodę z drzewa i nagle tak urosłem. Smerfy, już was zaraz złapię. O nie, uciekamy, Lalusiu, uciekamy. Smerf, ty jesteś taki duży? No tak, Gargamelku. Uciekaj lepiej ty ode mnie, bo dostaniesz lusterkiem. A masz. O nie, uciekamy, klakier. Poczekaj, Gargamelku. Jeszcze z tobą nie skończyłem.